Dzień dobry, zapraszam na kolejne spotkanie. Dzisiaj porozmawiamy, w jaki sposób dodać napisy w Shotkacie. Otwieram program. Przypominam, że wyskakuje nam tutaj okienko w środkowa tabelka Recent Projects. Ja wybieram ten, który został ostatnio zapisany, więc teraz czekam, aż otworzy mi się program, otworzy mi się ten zapisany projekt. No, i tak to wygląda. To jest to, na czym skończyliśmy. Mamy wszystko, wszystkie rzeczy dodane. Przypominam, plus, minus. Możemy sobie to obejrzeć bardziej globalnie, czyli oddalić plus, przy, przybliżyć, żeby zobaczyć, jak to wygląda w szczegółach. W jaki sposób dodawać napisy? Napisy, tak samo jak i każde inne efekty, znajdują się w filtrach. Czyli musimy nacisnąć przycisk filtry. Zaznaczając wcześniej, yy, gdzie chcemy te napisy dodać, oczywiście. Aha, właśnie. Jedna ważna uwaga. Zapomniałem, że to nie jest taka prosta sprawa, i te w, napisy takie na film. Filtrach mogą się pojawić, jeżeli dodamy, e, jeżeli dodamy, zaznaczymy klip, w którym chcemy te napisy dodać. Ale jeżeli chcemy dodać na przykład na czerni na początku albo chcemy dodać na czerni z końca, to musimy sobie tą czerń wygenerować. E, jak to wygląda? Mianowicie, powinniśmy kliknąć na Otwórz inny tutaj w tym miejscu, i pierwszą rzeczą, która pojawia się u góry, to jest kolor, w związku z czym wybieram ten kolor, i teraz przechodzimy do okienka, w którym możemy określić kolor. E, tutaj mogę sobie, na razie jest ustawiony transparent, mogę sobie nacisnąć kolor i mamy wszystkie barwy dostępne. U góry samej jest też również tutaj w tym, w tym miejscu jest kolor czarny. Na razie powiedzmy, że chcę, żeby była plansza czarna, w związku z czym klikam OK. E, jeszcze raz OK i teraz pojawia mi się tutaj w tym miejscu wygenerowało mi się w podglądzie, gdzie zazwyczaj mam podgląd, wygenerowało mi się e, czarna plansza. Ja tę czarną planszę muszę dodać do mojego pliku montażowego. I teraz jest tak, jeżeli ja chcę dodać na sam początek, żeby zrobić na przykład tytuł, to zobaczcie, tutaj muszę odznaczyć Ripple Trim and Drop oraz Ripple uh, Edit Across All Tracks. W każdym razie to są te dwa przyciski. Jeden tutaj, drugi zaraz obok. Jeżeli ja je oba zaznaczę i teraz, uwaga, znajeżdżam na czarną planszę, tutaj właśnie, gdzie zazwyczaj widzimy obraz, podgląd tego, co montujemy. Przytrzymuję i przeciągam na sam początek, upuszczam. I zobaczcie, całość projektu mi się przesuwa. Tak? I teraz dodałem sobie planszę czarną na samym początku. Oczywiście ja mogę kontrolować, jak długo ona będzie trwała. Jest tak? też w zasadzie ode mnie zależy. Ja mogę sobie ją też tak samo jak pokazywałem wam ostatnio, mogę sobie ją trochę przesunąć, żeby była krócej. Mogę rozciągnąć, żeby była dłużej. Więc to wszystko gdzieś tam zależy ode mnie. Yy, więc tak, tutaj dodałem sobie tę czarną planszę, i w tym momencie, kiedy ją zaznaczam, tak, ona jest w czerwonej ramce, wchodzę na filtry i, oczywiście, plus, wybieram. Yy, szukam yy, filtrów tekstowych. Mogę je szukać w wideo, bo one się znajdują w wideo, ale pokażę jeszcze jedną użyteczność. Na górze jest taki pasek, pasek wyszukiwania. Tutaj zresztą jest napisane wyszukaj, i mogę wpisać tekst. Tekst po angielsku przez X i mamy dwie wersje: tekst Rich i Simple. Rich, simple. W zasadzie ten uproszczony wydaje mi się, że jest czasem troszeczkę bardziej wzbogacony niż ten bogaty. No ale dobrze, wybierzmy na razie ten Simple i sobie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dwa razy klikam i zobaczcie, pojawiam się tutaj w tym momencie. Na tej mojej czarnej planszy pojawiło się na razie same cyferki. E, domyślnie jest ustawiony tak zwany timecode, czyli czas, tak? Czyli po prostu w tym momencie dodany jest jak gdyby czas, która to jest sekunda, która to jest minuta, klatka. Kasuję sobie ten timecode i mogę wpisać tytuł, na przykład tytuł. Dodałem tytuł, no i teraz co mogę zrobić? Mogę oczywiście w jakiś sposób ten tytuł modyfikować, mianowicie zobaczcie, tutaj mam kwestię czcionki, mogę wybierać, że to będzie jaki, jakikolwiek kolor chcę, wybieram, mogę tą barwę jeszcze dodatkowo, tam wiecie, saturację, czyli nasycenie, E, zmieniać różne ustawienia, to już zostawiam absolutnie do indywidualnego sprawdzania i poszukiwań. Mogę zmienić czcionkę przede wszystkim, tak? tutaj jest cały zbiór czcionek, które akurat chyba są wgrane. Nie wiem, czy to na komputerze, czy w programie, ale to nie jest tak bardzo istotne. E, mogę sobie w związku z czym wybrać jakkolwiek, jakąkolwiek chcę czcionkę. E, różne efekty przekreślenia, podkreślenia, wyboldowania, Czyli, żeby była taka powiększona w jakieś wersje z light, no, rozmiar, naprawdę, wszystko, co tylko będziecie chcieli, to tutaj można wygenerować w tych ustawieniach. Grubości, marginesy, tła, zmieniania po prostu od Was to zależy, więc możecie się śmiało tym pobawić. Również kwestia tego, czy powinna być na środku, czy powinna być bardziej z lewej strony, czy bardziej u dołu, tak? więc to jest wszystko też do ustawienia. Zobaczcie, jeżeli nie chcemy, żeby zajmował ten tytuł całą, ja mogę sobie tutaj, jest, pojawia się taka rameczka, taka biała rameczka z czterema prostokątami w rogach. Ja mogę sobie tą ramką na przykład sprawić, że ten tytuł będzie mały tu i przesunąć też na przykład na środek. W jaki sposób przesunąć? W środku tej, w środku tej, tej ramki jest taki, jak gdyby okrąg, przycisk, nie wiem, kiedy najadę, to pojawia się róża czterech strzałek i ja mogę sobie to przesunąć i ustawić gdziekolwiek będę chciał, tak? Więc tych zabaw później, jeżeli chodzi o efekty, może być całkiem dużo. Nie wiem, zobaczmy, po prostu zostawmy tak, jak było na samym początku, czyli niech to będzie na całą stronę. Tytuł jest na całą stronę. Dobrze. E, co więcej, e, jeżeli chcemy na przykład, żeby ten tytuł się animował, w sensie pojawiał i znikał, to również możemy dodać kolejne filtry. Jeżeli nacisnę znowu przycisk filtry, tak? Ciągle mam zaznaczony, przypominam, że ciągle mam zaznaczony tutaj ten, e, e, ten ta część filmu, która jest planszą czarną z tytułem. No dobrze. E, chcę wejść na do filtry, jestem już Teraz wybieram plus i na przykład chcę, żeby ten tytuł się pojawiał i znikał, tak? Czyli takie jest delikatne wejście i zejście. Tak samo jak mamy w, w przypadku wideo, to również mogę to wybrać z, z filtrów. Muszę po prostu znaleźć ustawienia. Czekajcie, ja mogę je też przeszukać przez Favorite, czyli te Ulubione. Może będzie łatwiej, powiem, że gdzieś tutaj są pojawianie się obrazu. Wybieram i od razu jeszcze. Tam znikanie obrazu. Ciach. I zobaczcie teraz, w tym momencie, mój tytuł będzie się animował w taki sposób, że on będzie się pojawiał. Pojawiał, trwa i znika. I wchodzi dalej, już yy, yy, tekst. Ja oczywiście tak samo, jak w przypadku obrazu, mogę sobie to przesuwać, żeby to trwało dłużej, krócej. To już będzie tam zależało ode mnie. Jak chcę, żeby ten tytuł się, jak szybko, żeby się pojawiał, jak szybko, żeby znikał. No dobrze, to jest rzecz, którą ja mogę zrobić na samym początku, dodać. Zauważcie, że pamiętajcie, proszę, że tutaj, jeżeli chcemy dodać, tak, żeby wstawić, kiedy mamy. Całą naszą układkę, wszystkie rzeczy już zaimportowane na oś czasu i chcemy, żeby się pojawiło na początku, to musimy nacisnąć te dwa przyciski. Inaczej, jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu ten tytuł wjedzie nam na, naszą pierwszą, na nasze pierwsze ujęcie i zabierze nam to, co już wcześniej było właściwie ustawione. Ale problem jest taki, że w tym momencie tytuł jest bez muzyki. I muzyka zacznie się dopiero w momencie pierwszego ujęcia. Jeżeli chcemy to zmienić, to musielibyśmy przesunąć cały tutaj. Ja mogę teraz zobaczyć, przytrzymuję i przesuwam sobie. Ale jeżeli przesunę, no to w takim wypadku po prostu zniknie mi. Yy, zniknie mi to, co jest dodane tutaj wcześniej ten tytuł. Więc jest to, yy, jest to jakiegoś rodzaju problem. Ja myślę, że lepiej sobie za. E, przygotować też wcześniej. Tak? Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, że, że chcecie dodawać tytuł, to możecie od razu do, dodać tę czarną planszę na samym początku. Ewentualnie również przecież tytuł może się pojawić na pierwszych, e, na pierwszych kadrach. Tutaj mamy przestrzeń, zobaczcie, i w tym momencie tutaj może również się pojawić tytuł. Jak to zrobić? Bardzo proszę, już pokazuję na takiej samej zasadzie jak poprzednio. Zamiast na planszy dodamy na pierwszym ujęciu wideo. E, zaznaczam sobie to ujęcie, dodaję filtry. I teraz wybieram z, z, z tego rozwijanego menu, wybieram tekst. Tutaj jest ten Rich, ale ja sobie wybiorę Simple. Mhm. Tak, znajduję Simple. Ok, no i wpisuję. Chciałbym wpisać, że, że to był, będzie tytuł. Dobrze. No i teraz w zasadzie, oczywiście, kolory i inne ustawienia tak samo. Ja mogę sobie pomniejszyć. I zobaczcie, i w, w tym momencie ustawię ten tytuł w y, części kadru, która nie jest specjalnie potrzebna. Tak? I w tym momencie ja będę, ten tytuł będzie mi się pojawiał tutaj. Tak? Więc jest to też jakieś rozwiązanie, przecież nie zawsze musi być na czarnej planszy. Można. E, można w taki sposób e, tę kwestię rozwiązać. E, jest jeszcze jedna możliwość, jeżeli nawet mamy tytuł, a na przykład chcemy coś podpisać, albo dodawać różne napisy, no to tak samo tutaj może się przecież pojawiać nazwa taxi drivera, który akurat e, nam opowiada o ruchu drogowym, tu mogą się pojawić, nie wiem, dodatkowe informacje, na przykład, gdzie to jest... E, no wszystko, co chcecie, tak samo przecież napisach można dodawać w każdym momencie kadru. Jedną rzeczą, którą jeszcze chciałem pokazać, to jest kwestia napisów końcowych. Zobaczmy sobie teraz, jak zrobić te napisy końcowe. Tutaj mamy naszą końcóweczkę. Tu jest nasza końcówka, w związku z czym gdzieś tam po napisach jeszcze, czyli po tym, po tym zderzeniu, tak, Chcemy dodać, żeby pojawiło się jeszcze, żeby pojawiło się tutaj na końcu, żeby pojawiły się napisy. Znowu zaznaczam czerń, czyli muszę wygenerować sobie tę czerń wcześniej. Otwórz inne, przypominam tutaj, tak, to jest to miejsce, kolor. Kolor, wybieram czarny. Ok. Ok. I teraz przeciągam, tak? Ja już tutaj mogę po prostu na sam koniec przeciągnąć. Zobaczcie, pojawi mi się wstaw. I dodaję na samym końcu, jest dodany jeszcze w tym momencie y, y, ta plansza czarna. Y, no dobrze, no to teraz dla y, urozmaicenia w filtrach wybierzemy tekst y, ten drugi. Wcześniej raliśmy Simple, to teraz weźmiemy Rich. A, zrobimy na bogato. Dwa razy jest dodany. To co jest istotne, na przykład w napisach, tak jak w filmach fabularnych, czy też nie tylko, ale powiedzmy tych kinowo-telewizyjnych, często napisy pojawiają się, że się przesuwają. Tak? One jak gdyby lecą od dołu ekranu do góry, to jest tak zwany scroll. I ten scroll możemy również wybrać w ustawieniach napisów. Tak? Więc tutaj możemy sobie wybrać, zobaczcie, kiedy mamy zapisane ustawienia i klikniemy, rozwiniemy ten pasek. To mamy tutaj również scroll down, i to jest, to jest to ustawienie, które pozwoli nam wybrać napisy, które będą się nam przesuwały. Pojawia się tak samo, jak i po wcześniejszym ustawieniu, pojawia się nam również tutaj w tym momencie paseczek, tak, z którego możemy, znaczy, znaczy to jest to przestrzeń, w której możemy pisać. No i jest już kursor ustawiony, tutaj miga, i możemy napisać, że reżyseria. X, Y. Dalej, wystąpił. Oczywiście, tutaj. Yy, taxi driver. Yy, oczywiście, tutaj można zrobić większe spacje, w sensie przestrzeni, tak? Jeżeli dwa razy kliknę Enter, to nic yy, to nam się powiększy. To wszystko zależy już od tego, jak my sobie to wybierzemy, jak będziemy chcieli. Yy, no, wszystkie napisy, które uważamy, że są istotne, dźwięk, nie wiem, podziękowania, e, wiele, różnych, e, wiele różnych rzeczy, które, e, które, które w, uważamy, że, m, że są istotne, to możemy sobie tam w, w ramach tych napisów dodać. No dobrze, zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądało. Oczywiście kwestia zmiana, zmiany czcionki, tak samo tutaj też można, nie wiem, wyustowanie, e, rozmiar czcionki, kolor czcionki. To też są te rzeczy, które, które ja tutaj mogę zrobić i które, które są do ustawienia. Jak by to wyglądało? Zobaczmy w tym momencie. Naciskam spację. Mhm. Okej, okay. przesuwa mi się z góry na dół. A czy jest scroll up? Proszę bardzo, jest scroll up. I teraz zobaczmy, jak mi się będzie przesuwało z, z dołu do góry. Dobra. I napisy są dodane. I oczywiście, to jest kwestia tego, jak chcemy, żeby to wyglądało. Tak, tutaj na razie pojawia się w całości razem z tym, z, z tym paseczkiem, z opcjami. Ale w generowanym wersji filmu już będzie. To całkowicie osobno. No więc takie są możliwości z dodawaniem napisów. Ich jest też zdecydowanie więcej, jeśli chodzi o właśnie zabawy. O to, jak one powinny wyglądać. Możemy je zrobić przezroczyste, możemy je dodawać na obrazie, obraz wycinać. To wszystko zależy już później tylko od waszej biegłości. Na razie samo podstawowe kwestie, w jaki sposób dodać napisy. Dziękuję bardzo i zapraszam do następnego. O naszego spotkania. Przypominając, na koniec zawsze zapisujmy. Dzięki.